Stowarzyszenia działające w gminie Walim, włodarze regionu oraz mieszkańcy Zagórza Śląskiego walczą o zachowanie turystycznych walorów Jeziora Bystrzyckiego. Zdaniem obrońców nowe strefy ochronne mogą zastopować inwestycje wokół zbiornika wodnego i całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego turystom. Dzierżoniowska Spółka Wodociągi i Kanalizacja, która pobiera wodę ze zbiornika, tłumaczy, że nie jest przeciwnikiem rozwoju tego regionu. Nie zamierza również stopować prywatnych firm, które chcą inwestować w infrastrukturę wokół jeziora. Zbiornik retencyjny powstał na początku XX wieku poprzez zbudowanie w dzisiejszym Zagórzu Śląskim tamy o wysokości ponad 40 metrów. Jezioro to jest obok Zamku Grodno najważniejszą atrakcją turystyczną wsi. Już w latach 80. wydano pozwolenie wodnoprawne, które znacznie ograniczyło funkcję turystyczną zbiornika. Zdaniem społeczników i włodarzy gminy nowe strefy ochronne, które mają wejść w życie na początku 2013 roku, uniemożliwią jej dalszy rozwój oraz przestraszą inwestorów, którzy wykupili teren wokół zbiornika. Według ustawy prawo wodne nowej, która weszła niedawno, te strefy mogą być takie, a nie muszą. Czyli to tylko i wyłącznie zależy od dobrej woli wodociągu. I bardzo chcemy teraz właśnie współpracować z wodociągami dzierżoniowskimi, aby współpracować w kierunku rozwoju turystyki nad Jeziorem Bystrzyckim. W strefie bezpośredniej jest jakby nawet zakaz wstępu w chwili obecnej proponowany na koronę zapory. Dla mnie niezrozumiałe i dla nikogo niezrozumiałe, to jest tak miejsce tak mocno atrakcyjne. Zresztą w tym roku stworzyliśmy tam taką ścieżkę edukacyjną, więc to burzyłoby cały jakby porządek. W Zagórzu Śląskim odbyło się spotkanie, na którym dyskutowano o przyszłości zbiornika wodnego i możliwości wyznaczenia mniej restrykcyjnych stref ochronnych. W dyskusji wziął udział prezes dzierżoniowskich wodociągów, które od blisko 40 lat pobierają wodę ze zbiornika, przekazując ją blisko 100 tysiącom osób. Zdaniem szefa tej instytucji spółka nie jest przeciwnikiem rozwoju turystycznego regionu. Priorytetem dla dzierżoniowskich wodociągów jest jednak ekologia oraz jakość wody, którą pobierają dla całej aglomeracji. W czerwcu wydano pozwolenie wodnoprawne, które wodociągi oprotestowały, jeśli chodzi o zrzut bezpośredni ścieków z oczyszczalni do jeziora. I okazuje się, bo myśmy się odwołali do RZGW Wrocław, że jedyną stroną, która to protestowała, są wodociągi. Więc pytam się, o jaką turystykę pytamy się, jeśli jest w tej chwili, ścieki są przepuszczane przez bypass, który był 30 lat temu wybudowany i w tej chwili zgadzają się strony na to, żeby ten bypass likwidować i żeby ścieki wpadały do jeziora. Jestem wręcz zbulwersowany, że wodociągi muszą o to walczyć, o ekologię tego jeziora. Mieszkańcy, włodarze regionu oraz inwestorzy chcieliby przywrócić funkcję kąpielową zbiornika. Zdaniem prezesa wodociągów, który powołuje się na ekspertyzę ekologów, woda w jeziorze nie nadaje się do pływania i nie jest w stanie wydać na to zgody. Jest jednak gotów rozmawiać w sprawie stref ochronnych, które w najbardziej restrykcyjnej wersji zabraniałyby realizacji inwestycji w obszarze 50 metrów od linii brzegowej. Nie potrafię powiedzieć, czy wodociągi dzierżoniowskie stać na to, żeby zapłacić odszkodowania. Ale przypominam, że turystyka, a zwłaszcza na terenie gminy Walim, to nie stan obecny, tylko stan przyszły. Czyli my cały czas myślimy o Nowym Moście, tak? Mamy dzisiaj zaprojektowany Nowy Most, czekamy na pozwolenie na budowę, będziemy realizowali. Przypominam, że skutecznie odzyskaliśmy wodniak przez 4 lata, sprawa w sądzie. Dzisiaj gmina, będąc przez pewien moment właścicielem, sprzedała dobremu inwestorowi, który napisał dobry projekt i zamierza odbudowywać to miejsce, czyli przywrócić tą funkcję turystyczną. Oczekuje się od nas, że my likwidujemy turystykę. My jej w ogóle nie likwidujemy. Ja nawet dzisiaj wydałem zgodę, podpisałem jako strona na to, żeby budować następnych 10 obiektów turystycznych czasowych, jakiejś tam firmie, nieważne. Jedynie z naszej strony jak gdyby jest brak zgody na bezpośrednie kąpieliska, które w dowolnym miejscu mogłyby powstawać. Walka o możliwość zagospodarowania turystycznego tego obiektu trwa nadal. Obie strony liczą, że dzięki dialogowi i współpracy uda się osiągnąć konsensus, który zaspokoi oczekiwania zarówno wodociągów, jak i obrońców Jeziora Bystrzyckiego. Dokumenty zostały również przekazane Starostwu Powiatowemu w Wałbrzychu, które po zapoznaniu się z nimi zajmie stanowisko w konfliktowej sprawie.